Mam wrażenie, że nigdy jeszcze rzeczywistość nie była tak blisko serialowej fikcji, jak właśnie teraz, w tym historycznym momencie. Dosłownie kilka dni temu pojawiła się informacja w mediach, że największe studia produkcyjne w Hollywood chciały wpisać do kontraktów z aktorami i aktorkami zapis o dożywotnim, a właściwie to nawet nieskończonym, zrzeczeniu się praw do zdigitalizowanego wizerunku, który te studia mogłyby sobie przetwarzać wedle własnego uznania i czerpać z tego oczywiście korzyści finansowe. Aktorzy, no jasne, tak długo jakby żyli, to by za to dostawali jakieś tam wynagrodzenie, ale za to nie mieliby już raczej kontroli nad swoim zeskanowanym wizerunkiem. Brzmi znajomo, myślę, że powinno, bo dopiero co oglądaliśmy przecież odcinek Black Mirror pod tytułem Joan is awful, o kobiecie, która przypadkiem podpisała zgodę na wykorzystanie swojego właśnie cyfrowego wizerunku pewnej platformie internetowej. Charlie Brooker ze swoim pisanym podczas pandemii scenariuszem o zgrozo wcelował nam w sam środek szaleństwa wokół sztucznej inteligencji, które jeszcze bardziej wypaczyło zasady współpracy producentów filmów i seriali z branżą kreatywną. Nic dziwnego, że Gildia Amerykańskich Scenarzystów wciąż strajkuje i że właśnie teraz dołączyła do nich Gildia Aktorska. No bo wyobraźcie sobie, Hollywood stoi od jakiegoś czasu. O tym, że strajkują scenarzyści, to już Wam mówiliśmy tutaj na kanale jakiś czas temu. Strajk zaczął się 2 maja tego roku, więc trwa już 1,5 miesiąca. Dla branży to jest naprawdę bardzo dużo czasu. Wiele filmów i seriali już w tym momencie zostało bezpośrednio dotkniętych faktem, że scenariusze nie powstają na czas. Sporo tytułów nie wróci w planowanym czasie. To jednak jeszcze nic, bo do tej pory powstawały przynajmniej te produkcje, do których scenariusze na przykład napisano wcześniej. Do teraz, kiedy po zerwanych negocjacjach dołączyli aktorzy i aktorki. W miniony piątek, 14 lipca, przeszło 16 tysięcy członków SAG-AFTRA, czyli Gildii Amerykańskich Aktorów oraz Federacji Zrzeszającej Aktorów Telewizyjnych i Radiowych, dołączyło do 11,5 tysiąca członków i członkiń Writers Guild of America. Ostatni raz, kiedy taka sytuacja miała miejsce, było to, słuchajcie, w 1960 roku, czyli całe 63 lata temu. Od tamtej pory no, bardzo dużo się w branży rozrywkowej zmieniło, przez co no, myślę, że możemy być pewni, że skutki tego, co się teraz dzieje w dłuższej perspektywie, będą dużo poważniejsze niż były wtedy. Na czele strajku aktorskiego stoi przewodnicząca Związku Zawodowego Aktorów i Aktorek Hollywoodzkich, Fran Drescher, znana oczywiście szerszej publiczności jako Niania Frania. Fran zarówno na ekranie, jak i w realu jest totalną fajterką wagi ciężkiej i deklaruje, że jej branża gotowa jest na bardzo długą walkę, ale to oczywiście nie jedyne nazwisko zaangażowane w całą sprawę, bo swoją solidarność ze strajkującymi aktorami i scenarzystami wyrazili już w tym momencie Susan Sarandon, George Clooney, Jessica Chastain, cała obsada Oppenheimera, która dosłownie z premiery filmu poszła prosto na pikietę, Margot Robbie, Brian Cox, Jason Sudeikis i wiele, wiele innych znanych hollywoodzkich nazwisk. Mark Ruffalo nazwał egzeków największych studiów tłustymi kotami. Stworzyliśmy imperium miliarderów, którzy wierzą, że jesteśmy bezwartościowi, podczas gdy oni będą się zaśmiewać jak tłuste koty na swoich letnich obozach dla bajecznie bogatych chłopców. My zorganizujemy sobie nowy świat dla pracowników branży kreatywnej. Tak powiedział właśnie Mark Ruffalo, zachęcając grupę aktorską do przejścia do branży indie, gdzie panują dużo bardziej równościowe zasady współpracy, no ale oczywiście pieniądze są mniejsze. O co dokładnie chodzi aktorom? No bo czy oni aby nie zarabiają, nie wiem, dziesiątków milionów dolarów i jeszcze chcą więcej teraz? Co ci ludzie mają w głowach? No więc już Wam tłumaczę. Przede wszystkim musicie zrozumieć, że jest to zawód
ogromnych dysproporcji. Owszem, są takie osoby, które za jedną rolę w filmie dostają jakieś bajeczne miliony, dziesiątki milionów dolców, ale takich gwiazd jest ledwie garstka. Aktorstwo to jest zawód, w którym pracuje się no, w dużym stopniu wizerunkiem, co oznacza, że aktorów po prostu widać. No a skoro kogoś widać, ma fanów, ma fanki, to automatycznie zakładamy, że to jest na pewno osoba, której się udało i która żyje na niewyobrażalnie wysokim poziomie materialnym. Lata jakimś tam helikopterem i żyje w willi z basenem. Ale prawda jest dużo mniej romantyczna. Spora część aktorów nie ma nawet ubezpieczenia zdrowotnego. O tym się dużo mówi teraz, bo zwyczajnie za mało zarabiają, żeby się zakwalifikować na takie ubezpieczenie. I nie chodzi tutaj nawet o jednorazowe wynagrodzenia za jakąś tam rolę, a właśnie o tantiemy wypłacane od emisji. No, słuchajcie, taki choćby Kieran Culkin, zresztą fenomenalny aktor, którego pamiętamy choćby ostatnio z Sukcesji, do niedawna mieszkał z żoną i dzieckiem w niewielkim wynajmowanym apartamencie. No i dopiero po narodzinach drugiego dziecka kupił większe mieszkanie, a Kieran gra przecież w filmach od małego. Wiele osób, które oglądamy w filmach, serialach, zarabia bardzo różnie. To jest nieregularny dochód. Często jednorazowy i obarczony bardzo dużym ryzykiem, dużymi kosztami. W końcu seriale też dosyć często są kasowane. Przy jednym aktorze są też osoby do opłacenia, takie jak choćby agenci. Jeżeli natomiast sądzicie, że aktorzy dostają za swoje role też jakieś dodatkowe tantiemy, no to większość z nich albo ich nie dostaje wcale, albo są to tak niskie stawki, jak ta, którą udostępnił jeden z aktorów na Twitterze. Do tego ich wizerunek jest nieustannie przerzucany z miejsca na miejsce. Platformy i stacje nieustannie sprzedają sobie prawa do bardzo różnych bibliotek, zarabiając na tym oczywiście dodatkowe pieniądze. Nie ma to jednak żadnego wpływu na wynagrodzenia aktorów, którzy są w tej branży traktowani bardzo przedmiotowo, no bo każdego właściwie da się zastąpić. No i o to właśnie poszło ze Stowarzyszeniem Filmowców i Producentów Telewizyjnych, którzy zwyczajnie nie chcą wypłacać aktorom dodatkowych tantiem albo wyższych tantiem od ilości emisji. Jak podaje Guardian, globalne platformy streamingowe, takie jak choćby Netflix, mają gigantyczne wyświetlenia i bardzo duże biblioteki, ale wypłacają aktorom znacznie niższe tantiemy niż stacje linearne, czasami dosłownie 2 centy. Z jednej strony mamy więc boom na produkcję, mamy platformy, mamy nadmiar kontentu, no więc i w sumie nowe miejsca pracy, ale z drugiej mamy też wyzysk polegający na tym, że nowe realia rynku nie zostały kompletnie przełożone na nowe kontrakty. No chyba, że oczywiście chodzi o wyrażenie zgody na zeskanowanie całego ciała i digitalizację wizerunku związaną ze zbyciem praw do niego. Tutaj to już studia zdecydowanie widzą sens wprowadzenia zmian. Ale to oczywiście jeszcze nie wszystko. Do tej pory negocjacje z szefami największych studiów w Hollywood były po prostu bardzo nieprzyjemne, bo nie tylko się wypowiadali bezczelnie dosłownie na temat zgłaszanych postulatów czy strajkujących, ale też deklarowali, że wezmą ich na przeczekanie. Jak ujawnił Ron Perlman w swoim głośnym wideo, które było wszędzie cytowane kilka dni temu, szefowie studiów po prostu uznali, że jak strajkujący scenarzyści w wyniku przedłużającego się strajku i braku dochodów, no bo jak strajkują, to nie pracują, potracą domy, to po prostu przestaną fikać o kasę. Problem w tym, że szefowie studiów to zwykle multimilionerzy, a ci strajkujący scenarzyści to nierzadko ludzie, którym naprawdę ledwo starcza do pierwszego. Czego możemy się więc spodziewać w wyniku strajku aktorów? No przede wszystkim słuchajcie tego, że jeszcze bardziej sparaliżowane będą plany zdjęciowe, ale nie tylko one, ponieważ również te programy, które jakoś do tej pory na przykład radziły sobie bez obecności scenarzystów. Zapomnijcie więc na przykład o rozdaniu nagród Emmy, do których właśnie niedawno ogłoszono przecież nominacje. Zapomnijcie też o programach typu Late Night, które no niektóre
mimo wszystko jakoś sobie tam powstawały. Zapomnijcie w końcu o festiwalach filmowych, takich jak choćby zbliżający się festiwal filmowy w Toronto, czy festiwal w Wenecji, których organizatorzy wciąż mają jeszcze nadzieję, że sytuacja się unormuje, albo takich serialowych imprezach jak choćby Comic Con, czy innych tam, nie wiem, występach promocyjnych. Żadnych premier, słuchajcie, żadnych działań promujących jakieś tam nadchodzące premiery filmowe czy serialowe. Nic, co jest związane z jakimkolwiek prezentowaniem wizerunku czy występowaniem na scenie, to się w najbliższym czasie po prostu nie będzie działo. Aktorzy póki co działają bardzo solidarnie, jedni odchodzą z planów zdjęciowych, inni pikietują studia, a nawet kasują postprodukcyjne sesje nagraniowe, żeby jak najbardziej sparaliżować pracę nad tymi filmami czy serialami i programami, które już zostały właściwie ukończone. Wszystko po to, żeby mieć większą siłę negocjacyjną. Tegoroczna jesień będzie więc znacznie uboższa w premierowe seriale, a wiele planowanych premier kinowych po prostu nie dojdzie do skutku. Lista seriali dotkniętych przez strajk, których nowe sezony nie powstaną na czas, ciągle nam się wydłuża i myślę, że będziemy Was o tej liście w najbliższym czasie szczegółowo już informować. Póki co jedynym tytułem, którego los wydaje się być w tym momencie niezagrożony, jest drugi sezon Rodu Smoka, którego scenariusze po pierwsze ukończono jeszcze przed rozpoczęciem strajku scenarzystów. Zdjęcia już trwają, a w obsadzie są praktycznie same osoby spoza USA, więc to ich ratuje i to może być ta premiera, która dojdzie do skutku. I chociaż strajk amerykańskiej branży filmowej ma też oczywiście swój wpływ na rynki poza USA, takie jak choćby na Australię, Kanadę, czy choćby częściowo też na Wielką Brytanię, bo tam się też współpracuje, istnieje prawdopodobieństwo, że w obliczu paraliżu produkcyjnego po prostu skorzystają na tym produkcje nieanglojęzyczne i, o czym już wcześniej Wam też wspominałam, programy typu reality, bo przecież trzeba będzie, słuchajcie, coś ludziom pokazać i czymś zapełnić ramówki. I chociaż w tym momencie naprawdę bardzo trudno jest oszacować realne konsekwencje tego, co ma miejsce w Hollywood, to wiemy, że szykuje się naprawdę bardzo trudna jesień, być może też wiosna, jeśli chodzi o nowe produkcje. Jak mówię, no może seriale europejskie, może trochę polskich seriali więcej powstanie przez to, no bo też być może budżety zostaną poprzesuwane, no ale jeszcze z innej strony te tytuły, na które najbardziej czekamy, raczej nie wrócą o czasie, no raczej. W tym momencie to już nie wiem, czy są jeszcze tacy optymiści, którzy zakładają, że te seriale, które miały wrócić o czasie, powrócą o czasie. Trzymajcie kciuki za aktorów, ja przynajmniej za nich trzymam kciuki, tak samo jak za scenarzystów. Uważam, że ich argumenty są naprawdę sensowne. No Amerykanie załatwiają to sobie w taki sposób. Plus regulacje dotyczące sztucznej inteligencji są absolutnie w tym momencie kluczowe. To jest nowe narzędzie, które rzeczywiście w jakiejś formie zagraża branży kreatywnej i jeżeli to nie zostanie szybko uregulowane, no to się zrobi troszkę dziki zachód. Więc wszystkie te rzeczy, o których wspominałam i jeszcze więcej, to są wszystko przyczyny strajku scenarzystów i aktorów w Hollywood, który dopiero się zaczął i myślę, że jeszcze potrwa. Oczywiście będziemy Was informować na bieżąco na temat tego, jak się rozwija cała sytuacja. No i w momencie, kiedy już będzie lista tych dotkniętych seriali, pewnie też nam poprzesuwają daty premier, bo coś czuję, że po prostu te seriale, które były zakolejkowane w tym momencie już są planowane, żeby to jakoś, wiecie, porozkładać sensownie, żeby przynajmniej było czym napędzać zainteresowanie widzów na platformach. No ale to już takie ode mnie w tym momencie na koniec dorzucone dwa zdania. Tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten temat strajku aktorów i scenarzystów hollywoodzkich. Dajcie znać, co sądzicie na ten temat i oczywiście w tym momencie, jeżeli Wam się podobało, to możecie dać lajka, możecie subować nasz kanał, możecie też odwiedzać nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka i widzimy się w kolejnym odcinku.